Tato, tato, mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Tak, synu, pytaj śmiało. Czy ja jestem adoptowany? Byłeś, ale cię zwrócili. Jasiu, widziałem oceny z kartkówki. Jak to jest możliwe, że wszyscy w klasie mają piątki, a tylko ty masz jedynkę? Tato, to bardzo proste. Tylko ty mi zabrałeś ściągi. Jasiu, czy ty masz jakieś nałogi? Nie, w życiu. Żadnych. A masz może jakieś hobby? Tak, lubię roślinki. O, super. A jakie roślinki? Chmiel, tytoń, konopie. Słuchaj, Grzesiu, jaka akcja. Dziś przyszli do nas Jehowi i otworzyła babcia. No i co? No i po 30 minutach rozmowy się nawrócili. Tato, ja mam chyba problemy ze wzrokiem i muszę iść do okulisty. Jak to, Jasiu? Dlaczego? A bo wiesz, już od dawna nie widzę kieszonkowego, które miałeś mi dawać. Drodzy uczniowie, powiedzcie mi, jakie znacie zwierzątko na A. A może to karp? Nie, Jasiu, siadaj. No dobrze, powiedzcie mi teraz zwierzątko na B. By być może to karp? Jasiu, za drzwi. Powiedzcie mi teraz zwierzątko na C. Czyżby to był karp? Jaki temat przerabialiśmy na ostatniej lekcji gramatyki? Zaimki, proszę pana. W takim razie niech ktoś mi wymieni dwa zaimki. Jasiu, ty możesz. Kto? Ja? Bardzo dobrze. Szeregowy, dlaczego macie niewypastowane buty? Gówno to pana obchodzi, panie sierżancie. Co ty powiedziałeś? Sto pompek, ale zanim to mów, dlaczego macie niewypastowane buty? Pasta mi się skończyła, panie sierżancie. Gówno mnie to obchodzi. No przecież mówiłem. Dzień dobry, naprawia pan zegarki? Nie, wykonuję obrzezanie. To dlaczego ma pan na wystawie zegar? A co pana zdaniem powinienem tam wystawić? Na tym stanowisku potrzebujemy odpowiedzialnej osoby. To ja jestem idealnym kandydatem. Skąd ta pewność? W poprzedniej pracy, gdy się coś stało, zawsze mnie wołali i mówili, że ja jestem odpowiedzialny. Panie, czy na ten samochód dostanę gwarancję? Oczywiście, gwarancja do 100 dni. Jak to tylko do 100 dni? Albo studnia koło bramy, gwarancja do bramy, a potem się nie znamy. Kochanie, zastanawiałaś się kiedyś, czemu na mieście mówią na mnie dżin? Może dlatego, że wszystko potrafię? Nie, to dlatego, że jak ktoś odkręca butelkę, to od razu się pojawiasz. Jeździcie z mężem na urlop razem czy oddzielnie? W zeszłym roku pojechaliśmy osobno, mnie bardzo się podobało. A mężowi? Nie wiem, jeszcze nie wrócił. Dzień dobry, witam na rozmowie kwalifikacyjnej w kancelarii premiera. Proszę mi powiedzieć, co pan potrafi? Tak szczerze, to nic. W takim razie przykro mi, jeśli chodzi o ten zakres kwalifikacji, to wszystkie stanowiska mamy już obsadzone. Pani Kowalska, jak udało się pani w tak dobrym zdrowiu dożyć setnych urodzin? Wie pan, panie doktorze, raz w roku robię sobie alkoholową terapię szokową. To ile pani wypija tego dnia alkoholu? Tego dnia nie piję. Jak tam życie, stary? Ani nie gadaj, pożyczyłem znajomej 20 tysięcy na operacje plastyczne i do tej pory mi nie oddała. To czemu jej nie znajdziesz i nie każesz oddać? Bo nie wiem, jak teraz wygląda. Witamy w naszym szpitalu. W czym możemy pomóc? Dzień dobry. Proszę mnie wykastrować. Czy jest pan zupełnie pewien, że pan tego chce? Tak. I jak? Operacja się udała? Udała się, ale czemu pan tak postąpił? Niedawno ożeniłem się z ortodoksyjną Żydówką. I wiecie... To może chciał się pan obrzezać. A co ja powiedziałem? Proszę 8 litrów wyborowej, 2 skrzynki piwa i 50 prezerwatyw. Przepraszam, czy ja mogę o coś zapytać? Proszę bardzo. Zabierze mnie pan ze sobą? Kochanie, jesteś bardzo zrównoważoną kobietą. To bardzo miłe, a dlaczego tak sądzisz? Bo jak raz coś powiesz z sensem, to za chwilę zaraz, dla równowagi, zaczynasz gadać jakieś głupoty. Będziesz w weekend w pracy? Wiem, że chciałbyś odpocząć, ale potrzeba nam rąk do pracy. Nie ma problemu, szefie, ale mogę się trochę spóźnić. Wie pan, jak jest z autobusami w weekendy. Okej, to kiedy mniej więcej dotrzesz do pracy? W poniedziałek. Sąsiedzie, coś pan tak wczoraj wieczorem wrzeszczał na żonę? Bo nie chciała powiedzieć, na co wydała wszystkie pieniądze. A dlaczego pan jeszcze głośniej wrzeszczał dziś rano? Bo powiedziała. Stary, powiedz mi, jaki prezent dać dziewczynie, żeby jej się na pewno podobał. Nie możesz jej po prostu zapytać, co chce dostać? Ostatnio zapytałem, dostała to, co chciała, a i tak jej się nie podobało. Jak to? No zapytałem, co jej kupić, a ona do mnie, żebym zamiast chodzić do centrum handlowego, zrobił coś własnoręcznie. I co zrobiłeś, że jej się nie spodobało? No co, frytki. Panie Kowalski, jako pana okulista muszę być z panem szczery. Pańskie wyniki nie wyglądają dobrze. Rozumiem, panie doktorze, czy mógłbym je zobaczyć? Obawiam się, że nie.
Kochanie, pamiętasz jak chciałam, żeby wszystkich urzędników z tą ich biurokracją piekło pochłonęło? No jasne, że pamiętam. To teraz zmieniłam zdanie. Niech ich wszystkich wezmą do nieba, ale przy wejściu niech im sprawdzą wszystkie papiery i żeby im ciągle czegoś brakowało i niech ich z raju odsyłają do poprawki. Nie mam kontaktu z Jankiem od kilku godzin. Gdzie on się podziewa? Pewnie sobie jakąś babę znalazł. A tam, ty zaraz myślisz o najgorszym. Może po prostu wpadł pod jakiś samochód. Pamiętaj, Aga, że zgodnie z przepisami BHP musisz mieć zawsze dwie części ciała chronione. Jakie? Głowę, kaskiem i dupę, odpowiednimi papierami. Szefie, dlaczego kazał nam szef zatrudniać tylko żonatych mężczyzn? To bardzo proste, są przyzwyczajeni do poniżeń i obelg i nie spieszy im się, żeby o czasie wychodzić z roboty. Dzień dobry, pani doktor. Przychodzę do pani, ponieważ od kilku lat mam problem z bezsennością. Dzień dobry. W takim razie musimy znaleźć i wyeliminować przyczynę. Obawiam się, że nie możemy tego zrobić, pani doktor. Dlaczego? Ponieważ moja żona bardzo się przywiązała do naszych dzieci. Panie doktorze, muszę zapytać. Dlaczego wypisał pan do domu pacjenta spod ósemki? Kowalskiego? Bo jego stan psychiczny się poprawił. Wczoraj wyciągnął z basenu innego pacjenta, który się topił. To prawda, panie doktorze. Tylko, że zapomina pan o tym, że później go powiesił, żeby wysechł. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Proszę się rozebrać od pasa w górę. Ale panie doktorze, to mama potrzebuje pomocy medycznej. Rozumiem. W takim razie to nie będzie konieczne. Pani Kowalska, proszę pokazać język. A. Dzień dobry, panie Kowalski. Mam dla pana kilka wieści. Nie wolno panu palić papierosów, pić alkoholu i kawy. Musi pan cały czas stosować surową dietę. Żadnych tłuszczy, skrobi i węglowodanów. Ze względu na serce proszę zaprzestać uprawiania seksu. No i najważniejsze. Więcej radości z życia, mój drogi. Więcej radości z życia. Dzień dobry, panie Kowalski. Jestem anestezjologiem i muszę uspać pana do operacji. Tylko zanim przystąpię do czynności, muszę zapytać, woli pan prywatnie czy na NFZ? Dzień dobry, panie doktorze, teraz przyda się każdy grosz, tak więc poproszę na NFZ. W porządku, panie Kowalski. Kotki dwa, szaro-bure obydwa. Dzień dobry, ma pan kapcie. Dzień dobry, mam. Tafrok. Tak. Pościel jest. Jest. Poduszka, kołdra, materac. Tak, wziąłem. Dobrze, a kim jest ten pan obok w białym kitlu? Na wszelki wypadek wziąłem też lekarza, jakbyście nie mieli. Panie Kowalski, mam dla pana złe wieście. Rozumiem, panie doktorze, a może być pan delikatny? Oczywiście. Puk, puk. Kto tam? Rak wątroby. Ale masz wypasiony zegarek. Złoty. Skąd masz? Wygrałem wyścig. Jaki wyścig? Ja kontra dwóch ochroniarzy z galerii handlowej i dwóch policjantów z patrolu. Mówię ci, stary, już nigdy więcej nie pójdę oddać krwi. Co? Dlaczego? A bo zadawali strasznie dużo pytań. Skąd ta krew? Czyja? I dlaczego przyniosłem ją w wiadrze? Dlatego... Trafił mi się świetny przypadek na oddziale. Pacjent ma rozdwojenie jaźni. Co w tym świetnego? Dużo jest takich przypadków. Ten jest wyjątkowy, bo obydwaj mi płacą. Czy słyszałeś pan opowieść o śledziu, panterze i puszczy? Nie, nie słyszałem. No to śledź pantera żonę, bo się puszcza. Kto tam? Policja, proszę otworzyć. Policja? A o co chodzi? Proszę otworzyć. Chcemy pogadać. A ilu was tam jest? Dwóch. No to ze sobą sobie pogadajcie. Panie doktorze, trzęsą mi się ręce. Pił pan alkohol? Piłem. Palił pan papierosy? Paliłem. A więc pan rzucił? Nie, dopiero mam zamiar. A widzi pan, a organizm już się wystraszył. Panie doktorze, czy to prawda, że będzie mnie operował praktykant? Tak, panie Kowalski, to prawda. Panie doktorze, a co jak mu się nie uda? To mu praktyk nie zaliczę. Słuchaj, potrzebuję jakiegoś eksperta od RODO, znasz kogoś wartego polecenia? Tak, znam jednego z najlepszych specjalistów w kraju. Wspaniale, w takim razie daj mi proszę na niego namiar. Nie mogę, bo RODO. Pani Kowalska.
Pani Kowalska. Halo, proszę pani. Proszę się obudzić. Co się stało, panie doktorze? Zapomniała pani wziąć tabletek na sen. Dzień dobry, szukam pracy. Rozumiem. W schowku jest miotła. Możesz zacząć od zamiatania na korytarzu. Przepraszam, ale ja skończyłem Uniwersytet Warszawski. Rozumiem. W takim razie znajdź panią Józię. Ona ci pokaże, jak to się robi. Pamiętajcie, dzieci, że nie wolno całować kotków ani piesków, bo od tego mogą się przenosić różne groźne zarazki. A może ktoś z was ma na to przykład? Ja mam przykład, proszę pani. Moja ciocia całowała raz kotka. I co się wtedy stało, Jasiu? No i kotek zdechł. Dzień dobry, czy są wolne pokoje? Niestety nie mamy wolnych pokoi. A gdyby tu przyjechał prezydent, to czy mielibyście dla niego wolny pokój? No tak, oczywiście. To wezmę ten pokój, bo prezydent dzisiaj nie przyjedzie. Muszę pana zmartwić, pan umiera. Jest rak z przerzutami. Tego się obawiałem, a czy nie mogłaby pani doktor powiedzieć po mojej śmierci, że umarłem na AIDS? Dlaczego akurat na AIDS? Wie pani, pani doktor, po pierwsze będę we wsi pierwszy, co umarł na AIDS. Po drugie nikt już nie ruszy mojej baby. A po trzecie wszyscy, co ją już mieli, się załamią. Stary, dlaczego ty dalej nie jesteś żonaty? Przyprowadzałem do domu różne kobiety, ale nie podobały się matce. To przyprowadź podobną do matki i będzie musiała się spodobać. Przyprowadziłem, ale ta nie podobała się ojcu. Przerąbane stary, mam za sobą już dwa nieudane małżeństwa. Jak to? Co się stało? Pierwsza żona odeszła. A co z drugą? A druga nie odeszła.